Nazywam się Anna Holeksa. Przyszłam tutaj, żeby wam opowiedzieć kilka historii z mojego życia. Wiecie, kiedy gdzieś tak sobie byłam jako dziecko, poszukiwałam miłości, poszukiwałam głębi, poszukiwałam spełnienia i cały czas szukałam tak wiele tego wszystkiego w tym świecie, że nie umiałam znaleźć siebie. I wiecie co? Kiedy poznałam Jezusa Chrystusa, wszystko otrzymałam. Otrzymałam miłość, otrzymałam spełnienie, otrzymałam radość i pokój do swojego serca. Wiecie, kiedyś byłam uzależniona od wielu rzeczy, ale kiedy wyznałam Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem, na nowo się narodziłam i od tej pory wszystko, co do tej pory robiłam, zostało odcięte i stało się nowe życie, które było już bez nałogów. Z dnia na dzień przestałam pić alkohol, z dnia na dzień przestałam przeklinać, nie miałam już żadnego pociągu do różnych używek. Przestałam w ogóle myśleć o seksie, kiedy byłam uzależniona od tego. Wiecie, kiedyś w moim życiu było pragnienie miłości i spełnienia, ale dopiero kiedy poznałam Jezusa Chrystusa, mogłam zaspokoić tą pustkę w swoim sercu. Pędziłam gdzieś do przodu, nie miałam celu. Teraz sobie myślę, że wy także możecie dziś pędzić, wy także możecie mieć pragnienie takich chwil szczęścia, takich chwil radości w swoim życiu, takich chwil spełnienia i miłości. Ale tak naprawdę to wszystko jest ulotne. To są ulotne chwile, bez żadnego pragnienia, bez żadnej wartości, bez żadnej wartości, dlatego że nie ma tam w tym wszystkim Jezusa Chrystusa. I mówię teraz do was, że jeżeli nie będziecie pragnąć poznać Jezusa Chrystusa osobiście, nie będziecie mogli w pełni się cieszyć z tych chwil, nie będziecie mogli w pełni cieszyć się z miłości, nie będziecie mogli poznać tak naprawdę, co to znaczy miłość, bo Jezus Chrystus jest miłością i On zaspokaja wszelką naszą potrzebę według swojego poznania, według swojej dobroci, według tego, kim On jest, a jest dobry. Więc jeżeli Bóg jest dobry, na pewno da Ci to, co jest dobre do Twojego życia. Więc jeżeli będziesz chciał dzisiaj poznać Jezusa Chrystusa osobiście, to uwierz mi, że wszystko, co dobre, spełni się w Twoim życiu. Wszystko, co dobre, bo Jezus Chrystus jest jedynie dobry. Jezus Chrystus jest jedynie miłością i On może wypełnić dzisiaj pustkę w Twoim sercu. Jeżeli oczywiście zawołasz do Niego ze szczerego serca i powiesz, tak jak ja kiedyś powiedziałam, Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, przyjdź i zmień moje życie. Możesz zawołać dzisiaj i możesz dzisiaj pojednać się z Chrystusem. Amen.